witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Programowym Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące infrastruktury. Witam Pana Ministra Pawła Szałamachę, który będzie prezentował program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący infrastruktury. Wiceminister skarbu w rządzie Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezes Instytutu Sobieskiego. Zapraszam Pana jeszcze. Dzień dobry Państwu. Nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowaliśmy właśnie tak jak widać, odetkać korek. Bo korek jest codziennym doświadczeniem setek tysięcy, jeżeli nie milionów Polaków, ale także korek czeka nas za niespełna rok, w momencie, kiedy przyjedzie do nas setki tysięcy osób na Mistrzostwa Europy piłki nożnej. Proszę, pierwszy slajd. Chyba wszyscy się zgodzimy co do tego, że do tego czasu, do czasu mistrzostw nie powstanie droga ekspresowa S5 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem, nie powstanie droga ekspresowa S7 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem, niedokończona zostanie autostrada do Warszawy, pomiędzy Łodzią a Warszawą. Wobec tego trzeba znaleźć wyjście z tego problemu. My proponujemy wprowadzenie biletu kibica na Euro 2012, czyli specjalnej oferty polegającej na tym, że jeden bilet w jednej zryczałtowanej cenie będzie upoważniał do nieograniczonej liczby przejazdów pomiędzy miastami i gospodarzami euro, ale także pomiędzy wszystkimi miastami w Polsce, od granicy do Wrocławia. Taki bilet funkcjonował z powodzeniem w innych krajach. Przede wszystkim Niemcy mają tutaj bardzo dobre doświadczenia we wprowadzeniu tego typu ofert. To jest rozwiązanie już sprawdzone i oczywiste. To, co trzeba zrobić jeszcze przez najbliższe miesiące, to jest oczywiście ustalić zasady rozliczeń pomiędzy przewoźnikami, dokupić bądź wyremontować tabor, bądź też w skrajnym przypadku być może pożyczyć go od innych przewoźników, innych kolei europejskich. Konieczne będzie także zwiększenie liczby pociągów. W przekonaniu moim co najmniej konieczne są 4 pary pociągów dziennie pomiędzy miastami gospodarzami euro, między Wrocławiem, Poznaniem, Gdańskiem i Warszawą. W ten sposób jedynie będziemy w stanie rozwiązać ten problem. Ludzie, którzy przyjadą do nas za rok, nie będzie ich interesowało, kto rządził w Polsce przez ostatnie lata. W momencie, kiedy utkną w korku, w którym ja stałem w sobotę pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem, tam, gdzie droga krajowa bardzo często jedzie przez środek małych miast powiatowych, bez obwodnicy. My zwracamy się, tutaj mam list, który Państwu przekażemy, my zwracamy się dzisiaj do szefa rządu, do premiera Tuska, ażeby polecił ministrowi Grabarczykowi już dzisiaj wprowadzenie tej oferty. Tak jak to zrobiły inne kraje, my powinniśmy także spróbować rozwiązać problem komunikacyjny na euro w oparciu o kolej. To jest ten gigantyczny korek, który nas czeka w przyszłym roku, ale wróćmy do codziennego doświadczenia Polaków. Proszę następny slajd. O. Chyba wszyscy się zgodzimy, także Państwo tu obecni, z tym, że setki tysięcy naszych rodaków zaczyna dzień od poirytowania, bo musi dojechać do pracy bądź na uczelnię. Ten problem narasta. Ten problem został zmierzony profesjonalnie w styczniu tego roku przez firmę Deloitte, która zmierzyła to zjawisko jedynie w 7 największych miastach Polski. Ale ono nie dotyczy tylko 7 największych miast Polski. On dotyczy takich sytuacji komunikacyjnych, jak droga chociażby z Szamotu do Poznania w dni pracy rankiem, jak chociażby z Trzebini do Krakowa. W dziesiątkach par miejscowości satelitarnych, bądź małych miejscowości powiatowych i dużych miast wokół, Polacy stoją w korkach. Te korki tworzą się nie tyle w śródmieściach miast, ale już na obrzeżach. Jest to zjawisko, które
narasta w ostatnich latach i jest spowodowane błędami polityki transportowej kraju. Poproszę następny slajd. O, co my proponujemy, ażeby to rozwiązać? Proponujemy program, który nazwaliśmy Nowoczesne Miasto, Miasteczko i Wieś. Takie programy funkcjonują w innych krajach. Polegałoby to na tym, że Skarb Państwa systemowo współuczestniczy w finansowaniu inwestycji dokonywanych przez samorządy różnych szczebli w infrastrukturę transportową. Przede wszystkim w modernizację bądź budowę nowych linii tramwajowych i metra. To dotyczy miast większych, a także w inwestycje, które najbardziej przyczyniają się do rozładowania korka, czyli budowę rond, budowę ścieżek rowerowych wyodrębnionych od jezdni, budowę tuneli pod torami kolejowymi. Takie przykłady można znaleźć w innych krajach Europy, tego typu programy działają. Najbardziej rozwinięte to jest w Niemczech, ale także we Francji. Jaka inwestycja mogłaby powstać? Jak wyglądałoby przykładowe finansowanie, taki pakiet finansowy takiej inwestycji? Ja podaję przykład niedoszłego tramwaju w Płocku, proponowano pierwszą linię tramwajową długości 10 km w oparciu o ostatnio rozpatrzone przetarg podobnych inwestycji w innych miastach Polski. Można by stwierdzić, że ta inwestycja kosztowałaby 200 milionów złotych. My proponujemy, żeby budżet państwa dopłacał 1/4 do takiej inwestycji. Pozostałe 3/4 pochodziłyby ze środków unijnych zwrotnych bądź bezzwrotnych, z kredytów i środków własnych oczywiście miast. Jeszcze kolejny slajd, proszę. Co mogłoby powstać w ramach takiego programu? W naszym przekonaniu na pewno linia metra w Krakowie, o której się mówi od czasów Gierka, od lat 70. tak sparowana linia metra. Na pewno dokończenie drugiej linii metra w Warszawie. Prawdopodobnie podobnego typu inwestycje w dwóch kolejnych dużych miastach, czyli we Wrocławiu i w Poznaniu. W Łodzi sytuacja jest specyficzna, bo tam będzie przebijana linia pomiędzy stacjami kolejowymi. Tramwaje. Tramwaje są inwestycją, która ma uzasadnienie w miastach wojewódzkich, miastach średniej wielkości i większych, liczących 200 tysięcy mieszkańców. I takich miast mamy w Polsce kilka. Wymieniliśmy Bielsko-Białą, w której istniały tramwaje, zlikwidowane na początku lat 70. W Rzeszowie, Radomiu, Kielcach, Białymstoku także istniały tramwaje zlikwidowane jeszcze podczas I wojny światowej. I Gliwice. Gliwicom chciałbym poświęcić parę minut, ponieważ w Gliwicach jeszcze 2 lata temu funkcjonowała linia tramwajowa łącząca miasto, 200-tysięczne miasto akademickie z przemysłem, z resztą Górnego Śląska i ta linia została zlikwidowana przez prezydenta Gliwic, co pokazuje, że ten człowiek w ogóle nie rozumie, jak funkcjonuje współczesne miasto, jakie ma potrzeby. Wymieniliśmy także inne miasta, mniejsze niż te 200 tysięcy, ale ze względu na ich status miast wojewódzkich uzasadnione, czyli chociażby Opole i Zieloną Górę. O co nam chodzi? A żeby takie inwestycje powstały w następnych 10 latach w miastach i przyczyniły się do rozładowania korków. Gratulujemy Olsztynowi, który własnymi siłami przy pomocy Unii Europejskiej już rozpoczął tego typu inwestycje. I wyrazy ubolewania składamy dla Płocka. W Płocku po wyborach samorządowych zakończonych zwycięstwem kandydata Platformy Obywatelskiej nominamy, zamiary wprowadzenia linii tramwajowej zostały zaniechane, pomimo że miasto to dusi się w korkach, a większość podróży, które są odbywane przez Płocczan, jest dokonywany wzdłuż jednej w zasadzie linii z dzielnic mieszkalnych miasta do Orlenu i z powrotem. Następny slajd, proszę. Jakie są cele tego programu Nowoczesne Miasto, Miasteczko, Wieś? Oczywiście te cele podstawowe, czyli rozwiązanie problemów komunikacyjnych, wzmocnienie mobilności mieszkańców, to dotyczy bardzo osób, które nie mają po prostu samochodu, czyli młodzieży akademickiej, osób starszych, ale
chciałbym się zatrzymać na czwartym celu, celu, którego my się nie wstydzimy. To znaczy, my uważamy, że państwo powinno prowadzić politykę przemysłową, powinno opracować i wdrażać sensowne strategie gospodarcze, tak jak to robią inne kraje europejskie. I pośrednim celem, nie podstawowym, ale pośrednim celem tego programu jest stworzenie rynku dla polskich producentów środków transportu, komunikacji, tramwajów bądź składów kolejowych, po to, żeby to stało się polską specjalnością eksportową. Takie firmy już istnieją w Polsce, czy to w Bydgoszczy, czy w Poznaniu, w Nowym Sączu bądź w Siedlcach i chcielibyśmy, ażeby ten sektor rozwijał się w przyszłości. Bo tak, potrzebna jest polityka transportowa i potrzebna jest polityka przemysłowa w kraju. Jeszcze poproszę kolejny slajd. O, i teraz jest jeszcze, wracając do tego codziennego doświadczenia, jakim jest korek na obrzeżach miast. To, co następowało w ostatnich kilkunastu latach, to jest sytuacja taka, że coraz więcej osób budowało domy na obrzeżach bądź tuż przy granicy dużych miast i wyprowadzało się poza ścisłe granice miast. Jednocześnie postępowała degradacja infrastruktury kolejowej i możliwości komunikowania się, dojazdu do pracy. Wobec tego de facto te osoby otrzymywały następujący komunikat. Nie licz na kolej, wsiadaj w samochód i stój w korku. I to nie jest sytuacja czegoś nie do odwrócenia, to nie jest sytuacja jakiegoś dopustu Bożego. To są po prostu błędy w polityce transportowej kraju. To, co jeszcze nastąpiło w ostatnich latach, to jest sytuacja dezintegracji przewozów regionalnych, dezintegracja spółki przewozu regionalne, która to spółka została przekazana 16 województwom na własność bezpłatnie. I w rezultacie firma de facto nie ma właściciela, a dowodem na to nie jest bynajmniej strajk, który ostatnio tam się wydarzył, ale sytuacja, w której marszałkowie 16 marszałków województw, wszyscy pochodzący z jednej koalicji, nie była w stanie uzgodnić spójnej wizji rozwoju firmy, co się zakończyło anulowaniem przetargu na kilkadziesiąt nowych składów pociągów, pomimo, że były na to już przeznaczone pieniądze unijne. I obecnie gorączkowo próbuje się to odbudować poprzez powstanie grup zakupowych kilku województw razem. My proponujemy odwrócić ten błąd, który był dokonany w ostatnich latach. Przewozy regionalne powinny mieć jednego właściciela. Powinno być to sytuacja powinna widać podobnie jak to wygląda w Niemczech, w których przewozy regionalne stanowią część Deutsche Bahn, wyodrębniony oczywiście funkcjonalnie pion, ale stanowi część systemu kolejowego kraju. Proponujemy powrót do sytuacji, w której Skarb Państwa posiadałby większość udziału w przewozach regionalnych, 51%, pozostałe byłyby własnością urzędów marszałkowskich. W momencie odzyskalibyśmy to narzędzie i możliwość prowadzenia sensownej polityki transportowej w kraju. Proszę kolejny slajd. Mówiłem dotychczas o odbudowie przewoźnika i budowie infrastruktury, ale także trzeba pomóc obywatelom, pomóc Polakom w podjęciu tej decyzji, żeby z niej skorzystali. Odbudować po prostu rynek. Te osoby, które są dzisiaj nabijane w kole, które są spychane właśnie na te zatłoczone drogi dojazdowe do miast i stanie w codziennym korku, który widzimy chociażby w Warszawie na drodze z południa Warszawy, na drodze z Marek czy Słomianek, te osoby muszą uzyskać możliwość i bodźce, które zachęcały ich do korzystania z tego transportu.
To, co my proponujemy, to jest rozwiązanie, które nazwaliśmy komunikacyjną ulgą podatkową, czyli możliwością odpisywania kosztów biletu miesięcznego na przejazdy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. I drugie rozwiązanie to jest karta rodzinna. Karta rodzinna, która funkcjonuje przykładowo we Francji i która polega na systemie zniżek dla rodzin, narastających zniżek, coraz większych wraz z ilością członków rodziny, upoważniających do chociażby właśnie niższych cen biletów na kolejach, ale także do innych świadczeń typu biletu muzeum. To jest te narzędzia proponujemy, ażeby Polacy mogli wrócić i korzystać z tego transportu. Proszę następny slajd. Na koniec chciałbym Państwu powiedzieć o innej inwestycji, co do której jesteśmy przekonani, co do którą będziemy bezwzględnie wdrażać. Centralny port lotniczy, który zaproponowała już 2 lata temu Grażyna Gęsicka, czyli nowe lotnisko pomiędzy Warszawą a Łodzią. Lotnisko o znaczeniu de facto międzykontynentalnym, bo chodzi o to, żeby bezpośrednie samoloty lądowały i startowały do szeregu innych miast, nie tylko w zasięgu Europy. I tu powody są jasne i znane od lat dla uzasadniających taką inwestycję. Po pierwsze, zatłoczenie, które za okres 2-3 lat zacznie być odczuwane na Okęciu. A po drugie, prognozy rozwoju ruchu lotniczego w Polsce, które przewidują, że z takiego lotniska w perspektywie 10 lat korzystałoby 20 do 25 milionów pasażerów rocznie. Nasz harmonogram tej inwestycji, za którą opowiadamy się zdecydowanie tak, jest następujący. 9 października zwycięstwo wyborcze. W listopadzie 2011 roku uchwała decyzja Rady Ministrów o rozpoczęciu tej inwestycji. Następne kolejne 3 lata prace projektowe, decyzje i uzgodnienia, lata 2012-2014. Przetargi na roboty budowlane 2015. Budowa przez kolejne 3 lata i otwarcie w roku 2020-2021. Centralny port lotniczy TAK, który będzie także sposobem na rozładowanie innego korka, innego problemu, czyli braku zdolności przepustowych polskich lotnisk. Takie są w skrócie nasze propozycje. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozwiązania interwencyjne, natychmiastowe, to chciałbym podkreślić tą kwestię biletu kibica na Euro 2012, czyli jednej oferty, jednego biletu na nieograniczoną liczbę przejazdów kolejami pomiędzy wszystkimi miastami w kraju w okresie mistrzostw, drugą klasą co do zasady. I do tego wzywamy, do tej propozycji wzywamy obecny rząd, wystosujemy pismo do prezesa Rady Ministrów, ażeby polecił panu ministrowi Grabarczykowi już dzisiaj rozpoczęcie prac nad tą koncepcją, nad wdrożeniem tej koncepcji de facto, ponieważ w innym przypadku czeka nas krępująca sytuacja, wstyd i gigantyczne korki na drogach dojazdowych, kiedy setki tysięcy kibiców będą się próbowały przemieścić z Warszawy do Gdańska, z Wrocławia do Poznania i na tych pozostałych relacjach. Dziękuję. Tyle tytułem wprowadzenia. Nasza formuła przewiduje także możliwość zadawania pytań. Dziękuję, panie ministrze. Proszę państwa, myślę, że warto skorzystać z obecności pana Pawła Marchy i jeżeli państwo chcieliby zadać pytania dotyczące właśnie propozycji Prawa i Sprawiedliwości związanych z infrastrukturą, bardzo proszę. Jednocześnie chcę państwa poinformować, że w związku z tym, że formuła dzisiejszego naszego spotkania ze względu na czas nie może wyczerpać całości naszych propozycji, więc zapraszamy też na stronę, na której zamieszczony jest cały program Prawa i Sprawiedliwości. Tam można
uszczegółowienie już tych propozycji i jeszcze innych dotyczących na przykład budownictwa mieszkaniowego znaleźć. Zapraszam.